Cześć, interesujesz się Nowym Polskim Ładem? Ja nazywam się Anna Lędziowska, jestem biegłym rewidentem i opowiem Ci dzisiaj o ukrytej dywidendzie. Prowadząc działalność w formie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to w takim przypadku spółka po pierwsze opłaca podatek dochodowy CIT od tego dochodu, który wygeneruje, a w drugiej kolejności, jeżeli właściciel czy właściciele chcą wypłacić tak naprawdę te środki do majątku prywatnego, muszą zapłacić standardowo podatek od dywidendy. No i tutaj pojawia się oczywiście wiele form, w których tak naprawdę właściciel prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą i fakturuje swoje usługi na rzecz spółki, w ten sposób zmniejszając zysk spółki, a jednocześnie płacąc niższy podatek. Natomiast w Nowym Polskim Ładzie pojawiła się definicja ukrytej dywidendy i zaczniemy od tego, w jaki sposób zdefiniowano właśnie ukrytą dywidendę. Zgodnie z Nowym Polskim Ładem koszty, które będą potraktowane jako ukryta dywidenda, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu dla naszej spółki. Jakich to kosztów dotyczy? Będą to koszty, które są poniesione przez podatnika, czyli tak naprawdę naszą spółkę, w związku z tym, że wspólnik albo podmiot powiązany świadczy jakieś usługi, czy świadczy tutaj jakieś świadczenia na rzecz spółki i w ten sposób będzie to potraktowane jako tak zwana ukryta dywidenda i nie będzie można zaliczyć tego po stronie spółki do kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście wspólnik, który świadczył te usługi, będzie musiał je opodatkować po swojej stronie. Czy ukryta dywidenda będzie dotyczyć wszystkich rodzajów świadczeń? Mamy trzy grupy wymienione w ustawie, których dotyczy to pojęcie. I pierwsza grupa to te świadczenia, których wysokość albo termin jest uzależnione od osiągnięcia zysku przez naszego podatnika albo od wysokości tego zysku. Czyli w sytuacji, gdy kwota, na jaką będziemy fakturować spółkę, będzie uzależniona od tego, czy po pierwsze spółka osiągnęła zysk, a po drugie na przykład w jakiej wysokości osiągnęła zysk. I to jest jakby pierwsza grupa, która będzie stanowić właśnie ukrytą dywidendę. Druga grupa to tak naprawdę bardzo ogólnie zdefiniowane koszty, czyli sytuacja, gdy racjonalnie działający podatnik, czyli nasza spółka, nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe w przypadku, gdyby skorzystał z wykonywania porównywalnego świadczenia od podmiotu niepowiązanego. A więc hipotetycznie tak naprawdę każde świadczenie, które jest świadczone przez wspólnika na rzecz spółki na przykład. Będzie więc to bardzo wiele przypadków w sytuacji, gdy fakturujemy jakieś świadczenia na naszą spółkę i w ten sposób wypłacamy sobie środki. Potrzebujesz indywidualnych konsultacji podatkowych? Zapraszam na provento.pl, a teraz pokażę Ci jeszcze trzecią grupę świadczeń, które będą uznawane za ukrytą dywidendę i nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów po stronie spółki. Trzecia grupa dotyczy kosztów związanych z wynagrodzeniem za prawo do korzystania z aktywów, które te aktywa stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego z naszą spółką, zanim utworzony został podatnik, czyli zanim została utworzona nasza spółka. A więc w sytuacji, gdy na przykład mieliśmy nieruchomość, którą później wynajmujemy założonej przez nas w okresie późniejszym spółce, to takie świadczenie również będzie traktowane jako ukryta dywidenda. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie wynajmu nieruchomości, a wszelkich świadczeń w postaci właśnie używania przez spółkę z takich aktywów. Czy mamy właściwie jakiś wyjątek, kiedy tak naprawdę te świadczenia z podmiotami powiązanymi nie będą traktowane jako ukryta dywidenda? W przepisach zostało to zapisane w taki sposób, że gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów, które stanowią ukrytą dywidendę, będzie niższa niż kwota zysku brutto w roku, w którym te koszty zostały uwzględnione, to wówczas nie będziemy musieli stosować przepisów o ukrytej dywidendzie. Czyli jakby to można było zobrazować, załóżmy, że nasza spółka ma 100 tysięcy tego naszego zysku brutto,
to jeżeli koszty, które zgodnie z przepisami byłyby potraktowane jako ukryte dywidenda, na przykład są na poziomie 30 tysięcy złotych, no to są niższe niż połowa naszego zysku brutto. W związku z powyższym w takiej sytuacji nie będą one wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. Na koniec jeszcze informacja, że zasady dotyczące ukrytej dywidendy zostały przesunięte zgodnie z przepisami przejściowymi na 1 stycznia 2023 roku. To tyle na temat ukrytej dywidendy i do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji.